Siema Gdaszewski, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrałem w Multiblade Warband. W poprzednim odcinku ponieśliśmy straszliwą porażkę pod zamkiem Malajurg. Z bitwy ocalały tylko trzy osoby, a konkretniej ja, czyli Eleni, Lezaid oraz Marnit. Jeremus musiał spieprzać z pola bitwy, bo go później odnalazłem, nie dostał się do niewoli. Artimenera musiałam odkupić, podobnie Firentisa. Zaś cała reszta armii poszła do piachu. Tak więc, no cóż, porażka była straszliwa, ale co tam, Elanor jest niczym czarna kompania. Póki jeden z nas żyje, odtworzymy się na pewno. Pozdrawiam wszystkich, którzy w ogóle czytali książkę Czarną Kompanię i załapali, o co mi chodzi. Dobra, w każdym razie, by nie marnować czasu na filmie, poza kamerą sobie zebrałem armię, przejechałem się po całym Królestwie Nordów, plus po wszystkich tych miastach, zbierając najemników oraz rekrutów nordyckich. I jak widzicie, stan armii z powrotem jest 99 ludzi. Najpierw dosyć wyszkolonych mam nawet Huskarla, którego wziąłem z garnizonu w Suno. Mam jeszcze nawet weteranów nowych, mam jeźdźców, no w każdym razie armia nie prezentuje się tragicznie, głównie mam nordyckich wojowników i nordyckich szkolonych piechurów, plus jeszcze troszkę zwykłych nordyckich piechurów tam jeszcze, którzy nie awansowali. I tutaj widać tak w ogóle, jak bardzo się przydaje szkolenie u bohaterów tym. U bohaterów, na przykład u Lezaita, bo dzięki temu, że on ma... Gdzie on to miał? Lezait. Chwila. Lezait ma szkolenie na 5 i dzięki niemu po prostu mi tak szybko awansują jednostki, że właśnie nie odczułem tego, że przez chwilę miałem całkowicie chłopską armię. No ale cóż, w każdym razie, koniec tego radosnego już 2,5-minutowego pierdolenia. Tylko, no cóż, ruszamy pomścić naszych braci. Zwołałem już nasze armię, znaczy część armii. Przyjechał jak na razie Surdun, Aelin i Deshawi, tak więc myślę, że powinniśmy zdobyć ten zamek bez problemu. Z takimi siłami... powinniśmy dać radę. Tak, jedna armia sudańska i trzy nordyckie. Dam radę. Ten zamek będzie należał do nas. To już jest pewne. Wow! Okej. Ile więźniów? Chyba spora ich część to moja armia, bo widzę wergirów, których miałem. Chyba nie. Wergirów nie miałem, ale miałem na pewno... O, moi Huskarlowie są. Dobra. To już wiem, że to sporej części moja armia. Dobra. Zbuduj wieżę obrężniczą 54 godziny. Dobra. 2 dni ponad. O, cudownie! Kolejne legiony. Ten zamek już jest zniszczony. I właśnie, jeden z widzów, sorry, ale zapomniałem, jak masz na imię w tej chwili, polecił mi, żebym może spróbował pobawić się Battle Scissorem, czyli aplikacją, znaczy aplikacją, programem, no kurde, nie spierdalajcie mi stąd. Programem pozwalającym zwiększyć ilość ludzi na polu bitwy do nawet 1000. No i powiem, że sam pomysł wydaje się ciekawy, tylko że nie wiadomo jak komputer ogarnie 1000 ludzi na polu bitwy naraz. Wiadomo, co prawda Multiblade wspaniałej grafiki nie ma, ale nie jest też przystosowany, żeby mieć 1000 ludzi na polu bitwy, więc nie wiem, jak silnik to zniesie. No i cóż, w każdym razie,
Poza kamerą może jak będę miał chwilę czasu, spróbuję się nim pobawić. I jak okaże się, że gra działa nawet ok, to może będę go używał przy Let's Playu. Chociaż wątpię szczerze, więc nie spodziewajcie się tego. Dobra. Jedzie ta wieża? Jedzie, cudownie. Lezej, tylko nie zginij w tej bitwie. A, i tak w ogóle, jeszcze poza kamerą zmienię sobie zbroję na kolejną. Jest to lepsza wersja tej, co miałem kiedyś. Jest mocniejsza od tej, co ma w chwili obecnej Lezej, bo mu dałem tą moją starą. No i, no cóż, mam znowu niezniszczoną zbroję. Tak. Ciągle kupuję lepsze zbroje i ciągle owa zbroja jest niezniszczalna. Zajebista logika. Dobra, szybciej może to wierzę trochę, co? W ogóle jaki teren pofałdowany. Wow! Chyba w kostkę dostałem. No, szybciej panowie, patrz to. Knerygici czekają tylko aż ich pozabijamy. Uwierzcie mi. Bulldog został ogłuszony. No cóż. Jak ten Huskar ma ponabijaną strzałami tarczę. No a tam Lezajt Koksus zdjął tarczę na plecy. A nie, to nie jest... To jest Lord Bulba, nie Huskar. Pomyłka, sorry. Dobra, panowie i panie. Idziemy za mną. Dobra. Chwila. W kupie idziemy. O ile nie zginę, będzie dobrze. No. Rąbać ich. Okej, już idą posiłki, to zajmijcie się nimi, ja ich powstrzymam. Chodźcie tu. Wow, dużo uczników, głównie ucznicy. Tym lepiej. No. Wyrzynamy ich, panowie. Rąbać. Jak na Nordów przystało. Ale moi ludzie zdobędą doświadczenia z tej bitwy znowu. O! Shit! Musiałem spaść. Oczywiście. Tak, dobra. No to z tej strony atakujemy. Dum, 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 dum. O, marnik kogoś zabił nawet. Niesamowite, dobra. Aj, dobra. Tutaj chyba będzie się krótsza broń sprawdzać. To jest tłok. No. Dobra. Właściwie to chyba wszystko jedno. Gin! Gin, nie bij mnie! Okej, okay. O, tu będzie dobra miejscówka. Okej. Okay. Gin. Dziękuję. Elitarni idą, lansjerzy. Ale moi się rado się przeżynają przez nich, więc... Auć! Nie bij mnie! Kobiet się nie bije!
Auć, strzałem dostałem chyba. O, moi tuż. Przebili się cudownie. Czyżby już posiłki nie przychodziły? No to wygląda. Okej. No, zwycięstwo cudowne. Straciliśmy... My nikogo, 5 ranionych. Cudownie. Moi sojusznicy tracili 11 zabitych i 27 ranionych. Oni stracili wszystkich. No i cóż, teraz mogę wziąć część więźniów do mojej armii, cudownie. Nordycki łucznik, niech będzie. W ogóle wszystkich Nordów bierzemy przede wszystkim. Plus chłopki. Nordycki wojowników, nordycki weteran, cudownie. Czy są tu jacyś narodowie jeszcze? Bandyta. Co mam jeszcze parę miejsc do tego wezmę? Rycerza belgijskiego. O, nordycki łucznik weteran, nordycki szkolny piechur, cudownie. Farmerów może niekoniecznie, swadianski opiek chociaż też nie. Najemne kawalerzysta, najemne osze. Knergid niewolki, knergid, to ciekawe. A weźmy ich. A co mi tam? Najemny jeździec, oczywiście. Cownik strzelec, bojówkarz. Dobra, właściwie tyle. Weźmy jeszcze tych jeńców. No i oczywiście wielkie łupy wojenne. Cudownie. I komu by to dać? Dajmy Lord Digirur. On nie ma lenna. Dobra, odchodzimy. Ta armia ciągle mi towarzyszy. A, tu bitwa jest, okej. Okay. No to stoczymy ją. A, wkroczymy. Okej. Okay. Ta przewaga jest miażdżąca. Tylko jeźdźcy za mną. Prawie jeźdźców nie mam, ale co tam. A, i w ogóle też wymieniłem konia lepszego. No, troszkę szybszego, więc już nie będę się tak uległ. Świetnie, że kogokolwiek trafiłem. Okej. Okay. Aj. Aj, no nie chcę mojego nowego konnika stracić. Dobra. Troszkę luźniej się zrobiło. No chodź tu, chodź, chodź, chodź. Oj. Dobra, tego dorwiemy. Wow, myślałem, że mi trafi tą lancą i wtedy bym zginął na pewno. Chwila, gdzie jest przód mojego konia? Tutaj. Wow. Kurczę, przeżył. Powinien umrzeć od takiego cięcia. Teraz umarł. Aha. Jeszcze kolejny się pchają do bitwy. Szaleni ludzie. Bum, 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 bum. Okej. Dobra. Tamtego jeszcze dorwiemy. Chodź tu, chodź. Ojej.
Dobra. Okej, okay. Świetnie poszło. Chociaż bitwa była niemożliwa do przegrania w tej chwili, ale mimo to wyszło ok. Przynajmniej nikt mi nie zginął przypadkiem, nikt się nie potknął własne nogi, ani o kamień, ani nic w tym stylu. Dobra, kolejny Huskarl, cudownie. Kolejne mnosze, tutaj do fechtmistrza. Kolejni weterani, cudownie. Kolejni wojownicy. Moja armia rośnie. Znaczy nie rośnie, ulepsza się. Okej. Okay. Cudownie. No i cóż, chyba idziemy za ciosem jeszcze w tym odcinku. I odbiłem sobie Halmar, bo w ogóle stryśnię też Halmar w międzyczasie. Tak więc, no cóż, jedziemy. Oj, tu jeszcze jedna armia z wroga. Też dowiemy sobie. Witam pana. Podaj się lub gin. Zatek wroga. 314 do 74. Tak. Zdecydowanie się odbudowałem już swoją armię. Dobra, gdzie są wrogowie? O, to jest pytanie. Wow, tutaj. Okej. Okay. Ha, pięknie. Ten się broni poszczepem. Chibany. Okej. Okay. Gin. Gin. Dziękuję. No, kurczę. Jakaś strzała mnie wybuiła z rytmu. I nie trafiłem tam tego, ale tego już owszem. Okej. Okay. Chyba znowu nikogo nie stracę. Dobra, może toporem będę się posługiwał. Będzie wygodniej troszkę, chociaż tarczy przez to nie mam. Chodź, tu chodź. Okej. Okay. Cudownie. No, armia wroga... A nie, jeszcze są dodatkowi. No to cóż, jedziemy na nich. Wow, straciłem weterana. Mam nadzieję, że to nie mój. Znaczy nie z mojej osobistej armii. Kurczę, dostał to parę w plecy i przeżył. Chodź tu. Patrz, gdzie jeździsz. Jezu, szaleni ludzie w tych czasach. Jadą na koniu, patrzą się do tyłu i w drzewo jeżdżają. A potem giną od miecza. Piraty drogowe. Ty gin. Żmudne jest to wybijanie tych konnych. W ogóle to mi konia zaraz zabiją. To będzie wtedy śmieszne. Znowu stracę konia. Kupiłem sobie nowego, stracę go i znowu będę chodził jeździł na jakiejś habecie. Chodź tu. Ha!
O, ty. Do mojego. Okej. Już? Koniec? Cudownie. Mój koń ledwo żyje. O nie, straciłem jednego weterana. Szlak. A, dobra, zaatakuj wroga. Dobijamy. A co? Trzech przeciwników. Przeciwko jakimś 300 setkom ludzi. Co to? Cześć. Kurde, nie trafiłem. Ale tego już owszem. Chodź tu. Oj, chyba tego on nie przetrwa. Przyjechał! Jebany. No, tego nie przeżyje. Ma topór w mózgu i żył. Okej. Okay. Dobra, brak strat, zostajesz moim mieńcem. A jak? Knergiski harcownik, czy potrzebuje rogu do armii? A niech będą. Co mi tam? Weźmiemy paru. Knergiski strzały, hełm spiczasty. Konik, ale którego nie mogę użyć. W ogóle muszę sobie przy najbliższej okazji zwiększyć umiejętność jazdy konnej. Bo to mi się przyda. To bardzo. Mam na jeden. W chwili obecnej. Dobra, co tam? Jedziemy na Halmar. My piękna armia. No, rozpocznij oblężenie. Przygotuj drabiny, 5 godzin, tak? Tam pisało chyba. Oj. Czy zastrzy? Ja tu widziałem. Dobra. Chyba jakaś armia knergitów, mimo tego, że obiegam twierdzę, wjechała do niej. No cóż. Binta. Okej. Okay. Panowie, włazić. Ja tu wyczyszczę drogę. Teraz jak przyjmę ten Halamar, to wezmę go dla siebie znowu. Zostawię tu spory garnizon. Głównie tych z innych krajów wojska. Plus najemników może. Ale przynajmniej chcę tu zostawić z, nie wiem, 30 ludzi. Potem będę powiększał ten garnizon, bo jednak Halmar będzie często oblegany i duży garnizon jest potrzebny. Ponieważ jakby nie patrzeć, Halmar będzie często celem ataku teraz knergitu, dopóki ich nie zniszczę, potem Saranidzi, jak będę miał z nimi wojnę, będą pewnie też chcieli to przejąć miasto. A dodatkowo są jeszcze oczywiście rodokowie, z którymi też pewnie będę miał w końcu wojnę i którzy też pewnie będą chcieli przejąć mi to miasto. Ponieważ leży ono niedaleko Uxal w sumie. Chociaż rodokowie chyba będą bardziej się skupiać na przejęciu Dirim. Albo i nie. W każdym razie wolę mieć tu duży garnizon. By nie musieć odbijać tego miasta ciągle, bo to będzie jednak irytujące. Ojej, dobra, żmudne to trochę już wybijanie ich. Ginta ludzie. Traf go, dziękuję. No i jeszcze moje posiłki idą, cudownie. To chyba koniec, panowie.
Na to wygląda, no. No, koniec, dokładnie. Mury zdobyte. To trzeba będzie czas zdobyć resztę miasta, czy nie? 4 ranionych, 600 zabitych u sojuszników. A, już nie, okej, dobra. Pojmi. Tak, bierzemy chłopka. Czy są tu nordowie? Jest nordycki łucznik. Bierzemy cię. Nordycki piechur. Uch. Nordycki szkolny piechur. Już nic właściwie. To weźmy w sumie najlepsze oddziały. O, łowczyń jest. A, osiągnięto limit. No jej, dobra, no cóż. Mówi się trudno. Nic nie wezmę, bo mam pełny ekwipunek. Ja chcę być władczynią tego miasta. Zarządzaj garnizonem. I tak jak mówiłem. Tak, najpierw sobie awansujemy wszystkie oddziały. Tych dołowników. Okej. Okay. Weteran. Marnit mi awansował. I tak weźmy. Damy rodoków. Wszystkich. Knergitów. Wergirów. Nordu zostawiamy sobie. Najemny kawalerzysta. Zastanowię się. Stronnika karawany możemy dać. Powiedzmy... Nie, fechtmistrzów weźmiemy, bo ich może awansować. Tak? Tak, do najmnoższe. Damy zbrojnych swadiańskich. Damy ze powoższy. Damy większość jeźdźców. Sobie to wszystkich. No i w sumie niech będzie. Jak to wygląda? 29 ludzi, cudownie. Potem jeszcze zwiększę ten garnizon. O, 200 tawerny w ogóle. Kogo tu mamy? Asik, najemny kusznik, pośrednik okupów, najpierw stołą. Zatrudnimy twoich ludzi i damy ich jako garnizon. A tobie sprzedamy tych. Dum, dum, dum. Okej. Okay. Znowu garnizon. Najemny kusznik, 10, dobra, damy wszystkich. No i świetnie. No, 39 ludzi, będę sobie zwiększał ten garnizon. A w chwili obecnej raczej nie spodziewam się i tak ataku ze strony Salenidów, ale to na późniejszy okres będzie przygotowania się. No i cóż, w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się pojebało was. Tak, co miałem powiedzieć? Dobra, tak, w tym miejscu już zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam was do kolejnych filmów z Multiblade Warband. Cześć!